Ceny autostrad i sposoby pobierania opłat za przejazd. Jesteśmy tym razem we Włoszech i tutaj również płaci się za drogi. Płaci się tylko za autostrady. Płacimy na bramkach, podobnie jak i we Francji, czy w Hiszpanii, czy w Portugalii. Opłat dokonuje się na bramkach. Jeśli posiadamy urządzenie do pobierania opłat, tak zwany telepas, o, tak wygląda i z takim żółtym paseczkiem, to po prostu kierujemy się na bramki żółte z telepasem i tam przejeżdżamy z prędkością 30 km na godzinę. Bramki wąskie, bramki włoskie są dosyć wąskie, więc jak się jedzie pierwszy raz, może warto najpierw poćwiczyć, a potem tak sobie dopiero później te 30. Da się zauważyć nawet ciężarówki czy osobówki przejeżdżające dużo szybciej niż 30 km na godzinę we Włoszech. Mimo to wszystko się otwiera, ale ten 30, tyle ile pisze, raczej tyle pasuje zachować. Dobrze, że to tak sprawnie działa, bo jakby się otwierało tak jak we Francji, to już by wszystko tam było pourywane, biorąc pod uwagę włoski temperament jazdy. Także mamy telepas, to jedziemy i bez zatrzymania. Żółty pasek. Jak nie mamy telepasu, to powinniśmy mieć via kartę. Jeśli chcemy zapłacić kartą, nie zapłacimy Shellem, DKV-ką nie zapłacimy, takimi kartami typowo paliwowymi nie zapłacimy. Trzeba mieć via kartę, która jest pod kartą, tak jakby właśnie DKV-ki czy tam jakiejś tej karty paliwowej, która jest taką pod kartą. I tą kartą zapłacimy, można też tam wykupić jakieś kwotowe te karty, ale z takimi się jeszcze nigdy nie spotkałem, zazwyczaj to była via kart i ewentualnie gotówka. Ewentualnie gotówką, kartą bankomatową pewnie też tam jakąś można zapłacić i gotówka. Kierujemy się na takie pieniążki, są namalowane nad bramkami i tam zapłacimy gotówką. Z tym, że w lecie tych turystów sporo zjeżdża do Włoch i jednak tworzą się korki. Oni głównie płacą gotówką, tworzą się korki na tych bramkach. Także w lecie można odstać nawet 20 minut, zanim dostaniemy się do bramek i zapłacimy. Także trzeba brać to pod uwagę, w szczególności właśnie w lecie. Dobra. Tyle by było, jeśli chodzi o sposoby pobierania opłat we Włoszech. Czyli podobnie jak i, czyli bramki ogólnie podobnie jak i w innych krajach. Teraz ceny. Ogólnie we Włoszech ceny autostrad to około 20 centów. Zazwyczaj nie przekraczają 20 centów. Jednak mogą się zdarzyć regiony, gdzie będzie drożej. Na przykład podróżując z Turynu w kierunku Chamonix, w kierunku Mont Blanca, tam wyjdzie dużo więcej niż 20 centów, dużo więcej, ponad 30, 30 parę, podobnie jak i w kierunku Frejusa, podobnie jak i podróżując Lazurowym Wybrzeżem, też wyjdzie ponad 30 centów. Ceny się różnią, mogą się różnić z takich przyczyn, a mianowicie budowa autostrady w trudniejszym terenie, takim górzystym, jest kosztowniejsza, jakby nie było. Trzeba drążyć tunele, stawiać wiadukty nad przełęczami górskimi. To wszystko jest droższe. I utrzymanie takiej drogi potem też jest droższe. Tam oświetlenie i tak dalej. Utrzymanie tych wiaduktów, tych słupów i tak dalej. To wszystko jest pewnie droższe. Wiąże się to z wzięciem jakiegoś tam pewnie kredytu. No i potem i koszty pewnie są droższe. Autostrad, przejazdu. Odprowadzanie spalin z tuneli i tak dalej, wentylacja. Być może też dlatego właśnie ceny są droższe w niektórych odcinkach, podobnie jak i we Francji na przykład. Jadąc z Lyonu w kierunku Chamonix, A42 i A40 też wyjdzie ponad 30 centów za kilometr autostrady, także to nie jest regułą, że w całym kraju jest taka sama cena. Ale ogólnie we Włoszech 20 centów i tu mamy takie różnice, zależy od terenu. O tyle, o ile we Włoszech ceny są, jak widać, standardowe. Standardowe, te 20 centów, 25, to ok, tylko trzeba brać pod uwagę, jadąc do Włoch, że to jednak dostanie do Włoch będzie trochę troszeczkę kosztowne. Jadąc od Francji, mamy Chamonix-Mont Blanc, czyli przejście graniczne,
z tunelem. Tunel 11 km długości i tam mamy cenę dla ciężarówki w jedną stronę, pięcioosiowej, 315 euro. W jedną stronę. Dlaczego w jedną stronę, a nie dlaczego to jest tak podane? Ponieważ można zadeklarować się przy zakupie, czy będziemy przejeżdżać, wracać. Czy kupujemy w dwie strony. Jak będziemy wracać, to wtedy zapłacimy 490 euro. Tam i z powrotem. Czyli tu mamy 315. Jakbyśmy chcieli jechać tam i z powrotem na pojedynczym bilecie, to mamy 630 bodajże euro. A jak się zadeklarujemy, że będziemy wracać, bodajże 2 tygodnie mamy, bilet jest ważny 2 tygodnie, to 490, czyli mamy 140 euro do przodu. Trzeba po prostu wiedzieć. No, ogólnie to powinien dyspozytor, czy tam to nam zleca tą robotę, powinien nam dać informację, czy kupić na dwa razy, czy nie. Można mieć też taką kartę typowo do Freusa i Mont Blanca, to wtedy to nie ma znaczenia. I co? Tu więcej? Skończyliśmy na Mont Blancu, tunel Mont Blanc. 315 w jedną, za jednym zamachem, tam z powrotem 490. Podobny koszt mamy Freusa, tunelu Freus, trochę niżej, na południe. Tunel troszeczkę dłuższy, bodajże 13 km, z tym, że tam poruszamy się, możemy poruszać się z materiałami niebezpiecznymi i ponadnormatywnymi. Na przykład jedziemy plandeką, wypchało plandeki na boki, coś tam rozepchało, no to na Mont Blancu mogą nam powiedzieć: excusez moi, monsieur, non entre, pas entre, po francusku. I będziemy musieli zjechać z górki i wyjechać pod drugą górkę, nadkładając gdzieś tam kilometrów i pojechać na Freus. Także może lepiej od razu kierować się na Freus. Tam podobna cena i podobny układ. Dwie. Podwójny bilet tańszy, pojedynczy droższy. Dalej mamy Lazurowe Wybrzeże, też drogie, ogólnie trudny bardzo teren i droższe autostrady, także też drożej, chociaż tam to jedynie południem, przemierzając tam południem, przykładowo z Hiszpanii przerzut robiąc do Włoch, to tamtędy będziemy się przemieszczać, Lazurowym Wybrzeżem. Dobra, tu mamy kosztowne przejścia. Od północy, jadąc do Włoch, mamy znowu kosztowne przejścia. Tunel San Bernard, to jest Szwajcaria, przejście graniczne szwajcarsko-włoskie. Tam mamy też 130 bodajże euro dla ciężarówki. Sama Szwajcaria jest droga dosyć, 200 km w przejechaniu najnowszą klasą. To będzie jakieś 160 parę franków. Także tu mamy też drogo. Austrię mamy sporo. Też droga i ogólnie taka niezbyt troszkę przyjazna dla transportowców. Da się zauważyć takie ruchy Austrii w kierunku, tak jakby chcieli powiedzieć, nie chcemy transportu. Nie chcemy tutaj za dużo tych ciężarówek. Policjanci są bardzo srodzy, przestrzegają, pilnują wszystkiego i karają wysokimi mandatami. I ciężko znaleźć kierowcę, który powie, że lubi jeździć do Austrii. Ciężko znaleźć takiego kierowcę, także z kolei mamy tutaj niezbyt przyjazną transportowcą Austrię, która ma swoje właściwie prawa. Także samo dostanie się do Włoch to jest koszt. No i podróż po Włoszech to standard europejski, 20 parę centów. I to chyba byłoby na tyle, jeśli chodzi o Włochy.